Cześć, witajcie, z tej strony XDS i... No, to jest już czwarty odcinek z CS:GO Skins. Tak jak mówiłem, dzisiaj zapowiadałem, że będzie taki bonusowy odcinek. Tutaj muszę się zalogować, bo nie wiem dlaczego nie jestem zalogowany. To będzie taki bonusowy odcinek do odcinka z openingu, bo mi zabrakło... Kurde, telefon. Mi zabrakło na klucz. Jeden. Więc tutaj sobie otworzymy najlepszą skrzynkę, którą można kupić z tej akurat strony. Jest jeszcze skrzynka za 7 euro, ale tej skrzynki niestety nie kupię, bo musiałbym mieć te 7 euro na Paysafe Cardzie i dopiero przez Paysafe Carda. Więc tej przez 7 dni to są te najlepsze rzeczy, które wypadły. 20 godzin temu, 18, 2 dni temu, dzień temu, 5 dni temu, kurde. Dobra, więc to jest ta skrzynka, to jest ta lepsza, ale niestety nie mogę zbytnio jej otworzyć, bo zobaczcie, gdybym chciał ją kupić, to już widzicie, przez G2Pay albo przez Paysafe Carda, a ja już kupiłem Paysafe Carda i komputer. Dobra, więc mam 21 zł. Stworzymy sobie teraz tą skrzyneczkę. Co to będzie? Co to będzie? Kurde. Nie. Co? Stój. Jest! Elektryczny rój! Dobrze, więc... Jestem zarobiony. Jestem zarobiony. Od razu wam pokażę, jak wypłacić skiny. O, super. Klikam, odbierz wszystkie, ja mam tutaj akurat bond z jednym skinem, ale to nic. Bierzemy odbierz wszystkie i czekamy po prostu aż dojdzie nam skin. Od razu zobaczymy, jak on wygląda. Jaka to jest w ogóle taka? Używamy. O kurczę, co jeszcze mogłoby mi wypaść? Sprawdźmy, co jeszcze mogę wypaść. Prócz elektrycznego roju. Trochę lepiej jestem akaczem. Ale super. Jeden z droższych skinów. Tutaj. Ja chyba nie zmieniłem mojego trade URL. Wiedziałem. Dobra, więc ja szybko tutaj znajdę Triturl i widzimy się za momencik. Dobra, jestem już. Zaktualizowałem i... A, przysyła się. Więc Steam, pokaż mi tutaj nową ofertę. Jezu. No szybciej. W ogóle ktoś wygrał ostatnio kosy. Ogólnie w opisie macie link do tej stronki. Link ode mnie, gdzie też będziecie tam mieli większą szansę w konkursie, w loterii. O, doszło. Więc zobaczmy jeszcze, jak wygląda ten skin. Oto taki ładny skin, wiesz? Praktycznie nie ma zarysowania. Jeszcze zobaczmy, ile kosztuje na rynku.
obecnie kosztuje 12 euro. Więc dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!